podstawowa różnica, taka najbardziej wyraźna między tym, co dzisiaj jest dla nas luksusowe, a co kiedyś. Ludzie się nie przejmowali tym, że kuchnia jest na drugim końcu domu, że zdejmuje płaszcz i trzeba odnieść ten płaszcz też na drugi koniec domu do piwnicy, bo była od tego służba. Jesteśmy na Starym Mokotowie, miejscu, które zarówno przed wojną, jak i teraz jest ulubionym przez arystokrację, finansistów, ludzi ze świata kultury, sztuki, a także polityków. Jego najbardziej pożądana część znajduje się m.in. w okolicach ulicy Lenartowicza, Pilickiej i Krasickiego. Jest tu bardzo spójna kameralna architektura. Stare domy bardzo ładnie uzupełniają się z nowoczesną tkanką i może właśnie dlatego ten rejon najbardziej upodobały sobie ambasady. A tam, gdzie są ambasady, na pewno zawsze jest bardzo bezpiecznie. Domy w tej okolicy pojawiają się na sprzedaż bardzo rzadko, a jak już się takie pojawią, to koniecznie trzeba je zobaczyć. I właśnie dzisiaj pokażę Wam taką perełkę. Ten dom jest zamieszkiwany od ponad 50 lat przez rodzinę z bardzo bogatymi tradycjami, o której pierwsze wzmianki pojawiły się już w 1401 roku. W każdym domu są takie miejsca, które lubi się najbardziej, na przykład na poranną kawę albo poobiednią drzemkę lub czytanie książki. Na kanapie uwielbia wylegiwać się Lula, a zaraz obok niej jej pan. Ulubionym miejscem pani domu zaś jest kuchnia, ponieważ uwielbia ona gotować nie tylko dla siebie, ale również dla swojej rodziny i przyjaciół. Odbywają się tutaj liczne spotkania towarzyskie, nawet żartują właściciele, że pod tym domem jest czakram towarzyski. Ogród jest pielęgnowany przez panią domu od ponad 30 lat. Mogłaby o nim opowiadać godzinami. Jest tu bardzo dużo różnych gatunków krzewów, roślin, drzew. Jesteśmy zaledwie kilka minut od centrum Warszawy, a mamy taki prywatny ogród botaniczny, w którym możemy poczuć się bardzo intymnie. Już teraz jest bardzo zielony, a wyobraźcie sobie, jak tu jest pięknie latem. Słychać tylko śpiew ptaków, żadnych odgłosów ulicy, nie widać sąsiadów, można naprawdę poczuć się swobodnie. Takie nieruchomości są elastyczne, można w nich dużo różnych rzeczy zrobić. W tym domu można zrobić mnóstwo rzeczy, które są przedłużeniem myśli oryginalnej, luksusowego domu, no bo to były domy luksusowe. To, co z tym domem jest jeszcze strasznie zabawne, to, że on jest jakby na chwilę obecną, tak jak on jest zrobiony, posiada w sobie dwa zupełnie osobne style, bo ta część parteru i piętra, w której jesteśmy teraz, to jest część, która zachowuje w pewnym sensie styl i klimat przedwojennej willi. Druga część domu, która się znajduje częściowo na pierwszym i na drugim piętrze, jest zrobiona zupełnie nowocześnie. Jest hiperjasna, bo to jest całe poddasze. Był tutaj podział w wyniku z tego, że ludzie najpierw żyli w jakimś układzie, mieli małe dzieci, potem dzieci się zrobiły starsze, zaczęły się wyprowadzać z domu, potem któreś dziecko chciało zamieszkać osobno, więc podzielili to na dwa lokale zupełnie osobne, żeby rodzice byli w jednym, dziecko w drugim. Naturalna kolej rzeczy. Jak się ma nieruchomość tego typu, takie rzeczy można robić. W domach współczesnych, które są na przykład połówką bliźniaka dwukondygnacyjną i z pionami, tak jak się współcześnie buduje, to w zasadzie jest niemożliwe zrobić czegoś takiego.